Hej, 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 cześć, Manczułem, witajcie z tej strony Pazzi, więc kontynuujemy właśnie naszą przygodę z gry Horizon Forbidden West. Tym razem drugi odcineczek, więc kontynuuj. Lecimy. Muszę dostać się do tego promu, żeby wymyślić, jak go zrzucić na dół. No dokładnie, musimy właśnie się wziąć i dostać tego promu. Tyle, że właśnie tam są pełno tych węży, więc musimy tak i tak wziąć i zejść na dół. Okej. Dobra, tutaj trzeba będzie bardzo, bardzo ostrożnie. Bo tutaj coś mi się zdaje, że możemy mieć walkę z tym. Walkę z bossem. Jeśli dotrę na wieżę, może znajdę sposób dostania się do promu. Ale właśnie, dokładnie. Wiecie, kto teraz to było, żeby tutaj wziąć i to kucnąć? Już dawno tego nie grałem, więc... Aha, dobra, okej, okay, już mam. Okej. Dobra. Jest. Pięknie. Zabicie z ukrycia poszło. Mamy skrzyneczkę, otwieramy ją. Elegancko. Tutaj jeszcze jeden powinien gdzieś być. Wiem, że tutaj były chyba dwa. Okej. Okay. Albo ten jeden. Trzeba wykorzystać włócznie. Oj. Wykrył nas. O ty kurde. No chodź tu. O kurde. Dwóch ich było. Nie udało się. Muszę dostać się do tego promu, żeby wymyślić, jak go... Spokojnie. Jeśli dotrę na wieżę, może znajdę sposób dostania się do promu. Dobra, spokojnie. Oj. Oszczędzać amunicję. Pierdolę. Nie, to jest za dużo. Jak już oni się dowiedzą, to później ich jest za dużo. To już było ich trzech, więc... Trochę ryzykownie, więc... Musimy to jakoś inaczej to wziąć i rozegrać. Muszę dostać się do tego promu, żeby wymyślić... Ha!
Jeśli dotrę na wieżę, może znajdę sposób dostania się do promu. Jest. Gdzie tutaj? Idzie. Dobra. Jest. Kolejny. Okej. Już nas zauważył. Tylko gdzie on jest? Dobra, tutaj na razie czysto. Chyba jeszcze mieli jeszcze jedną skrzyneczkę, czyli mi się nie zdaje. Tak, no. Zgadza się. Zapomnieliśmy o tej skrzynce. Sobie jeszcze to przeszukać. To już jest przeszukane. Okej, jest kolejny. Dobra. Dawaj go. Pięknie. Tutaj mamy kolejną szczyneczkę. Dobra, wzięliśmy wszystko. Elegancko. Teraz idziemy dalej. Okej. Tam. Ta drabina zaprowadzi mnie na wieżę. Tak jest. Idziemy. Nie. Będziemy się pewnie palić. Tak jest. Okej. Jesteśmy już u góry. Tyk. Teraz musimy tutaj wziąć i znaleźć jakieś inne miejsce, wejście. Dobra, tu jesteśmy u góry, tylko teraz to trzeba zrobić, co zrobić. Dobrze, tam jest poręcz. Jeśli wybiję się z tego uchwytu, powinnam dosięgnąć. Mhm. Czekaj, jak to było teraz to poręcz? O, jest. Wszystko w stuknie zrobię. Okej. Nie udało się. Muszę spróbować jeszcze raz. Ok,
Czekajcie, jak to było? X. Powietrze, I kółko. Mam! Jest! Dobra. Udało się. To teraz... Aha, tu jest drabina. Dobra, okej. Okay. Widzę. Mam skrzyneczkę. Elegancką. Tu kolejna skrzyneczka. Dobra. Teraz powinniśmy wziąć i iść. Gdzieś tutaj ten, tak? Okej. Piękny dźwięk. Tak, bardzo piękny. Dobra. Teraz co dalej? A, właśnie. Czyli były trzy wielkie maszyny zabijające oseramów i zostawiające wszędzie kwas. Świetnie. Oj! Nie! Kurde, bele. Burza się nasila. Okej, okay. Czyli trzeba by... Czyli były trzy wielkie maszyny zabijające oseramów i zostawiające wszędzie kwas. Świetnie. Aha, takie buty. Okej. Dobra, styk. Do góry. Krakuj. Udało się. Udało się. Dobra. Nie! Burza się nasila. Ej. Udało się. Chyba wiem, o co chodzi. Trzeba wziąć i przeskoczyć tutaj na to. Teraz tu trzeba na to przeskoczyć. Spokojnie. Okej. Tyk. I hop. Dobra. Niewiele brakowało. No, dokładnie. Jedna chybotliwa wieża za mną. Czas na kolejną. I tyk. Jest. Dobra. Nie dam rady przeskoczyć. Tu jest kabel. Może wykorzystam go, żeby przejechać. O, zobaczymy. Cyk. Fajnie. Dobra. Cóż, mogę tylko iść wyżej. To się ledwie trzyma kupy. No właśnie. Kurde. Ja pierdzielę. Skakuj, skakuj. Dobra, mamy. Dało się. Wielkie klamry unieruchomiły prom. Gdzieś w pobliżu jest panel kontrolny. Musi być. Jeśli zluzuję te klamry, prom powinien wpaść prosto do zbiornika. Świetnie. Kolejne maszyny przede mną. A no właśnie. A no właśnie. Oj. Ja mam na nie sposób. Patrzcie, odchodzą. I teraz je brakuje. Cyk. Właśnie o to chodzi. Dobra. Mamy to. Bierzemy.
Tam jest jeszcze jedna klamra. Tego co widziałem. Ta, idzie. Ale ten jest groźniejszy, powiem wam. Okej, idziemy. Okej, nie widzi nas? Nie widzi. Idziemy. Mamy to. Pięknie. Oj, widzi nas. Widzi nas zastaniec. Widzi. Dobra. Oj, zauważył nas. O ty kurwa. Jest. W końcu jestem tu sama. Pięknie. Udało się. Dobra, zobaczymy, czy tutaj jakiś skrzynek nie ma. Bo tutaj dosyć duży plac jest. Ale chyba raczej nie. Jakby jakieś były, to na pewno by nam zaznaczyło. W tym razie mamy patyki i owoce. O, tutaj coś jest, tu jest coś, tutaj coś mamy. Tak, jest coś. Zgadza się. O! Jakieś podobne dzwonki mamy, jakiś klucz żeśmy znaleźli. Dobra. W razie musimy mieć taki... Tu może być konsola sterująca. Tak jest. Zobaczymy, czy jest. No coś tutaj jest. Dobrze. Pora zniszczyć te maszyny niżej. Obudziły się. On zaplątał się w te kable. Mhm. Muszę wspiąć się na wieżę i jakoś je odłączyć. Dobra, wyjść na wieżę startową. O kurde, to będzie ciężkie. Ale jakoś chyba damy radę, nie? Dobra. Chyba to jakoś się wziąć i spiąć po tych... kabelkach. Próbujemy się spiąć po tym. Chodźmy tam się uda. Nie. Po tym. Nie, też nie. Nie. Chyba znaleźć jakieś inne wyjście. No. Troszku zagadek tutaj jest, moi drodzy. Troszku jest. Nie powiem, że nie.
tutaj zobaczyć, co dokładnie trzeba tutaj wziąć i zrobić. Tak. Żeby wiedzieć, jak tutaj wejść. Dobra, spróbujemy może stąd. Skan fokusem powinien pomóc. Jeśli ściągnę tę belkę, może winda też spadnie. A, no właśnie, zobaczymy. Zobaczymy. Czekajcie, jak to teraz było. Nie. O. O. No i pięknie. Winda spadła. Co teraz trzeba wziąć i zrobić, żeby winda poszła do góry. Nie, chociaż nie. Żeby odczepić kable, muszę się wspiąć bliżej pomp. Tak. Odszedł przełącze kablowe promu. Dobra, gdzie są te kable? Tutaj. Do góry. Musimy wejść jakoś tam. No nie sądziłem, że to będzie takie ciężkie. Naprawdę. Nie, to na pewno nie. Dobra, jest tutaj. Hej. Dobra, tutaj. To skrzypienie nie wróży dobrze. Muszę szybko odłączyć te kable. Dobra, mamy. Szyneczkę. Dobra. Cyk, cyk. Hop. Cyk. To powinno być właściwe miejsce. Tak jest. Tam. Ten łącznik spaja ze sobą kable. Gdy w niego strzelę, powinien się rozpaść. No, zobaczymy. Tak jest. Pięknie. Z głowy. Pora się wdrapać wyżej i odłączyć drugi pęk. Tak jest. To lecimy wyżej. Okej. Nie ma to jak wspinać się na chybotliwą wieżę ponad zabójczymi maszynami. Tak jest. Może Warren miał rację. Ale nie mam teraz wyjścia. Okej. Tutaj wyżej. Tyk. Jak Lara Croft. Okej. Nie tu. 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 Idziemy teraz tu. Bliżej? Czyżby? Zobaczymy. Może niżej. Tak, niżej. Okej. Ta. Okej. Już prawie. Jest i drugie złącze. No i pięknie.
kurde. O kurde. Ale sobie radzę pięknie. Jest, udało nam się przeżyć. Masakra. Ale pająki też się było. Nie. Nie wybieram. Jest jeszcze jeden. Wybieramy trudniejszą drogę. O, kurde. Żeby wejść do centrum danych, muszę to rozwalić. Tam pomogę znaleźć słabe punkty. Zabij maszynę. Dobra, gdzie ten słaby punkt? Amunicji nawet nie ma. Jestem ciekaw, jak się w ogóle tej amunicji robi. Tego. Fejty. O, bomba wybuchająca. Rzucamy. No. Oj. O jest. Jak to go pokonać, widzę tyle? Mamy zero tego. Brak amunicji. Za mało surowców. Kamień. Tak.
Nie wiem, jak tutaj wziąć i zrobić. Jak to zrobić, no? Wiecie, kurki tutaj. Kamień, łapka wybuchająca. Trzeba przeskanować jakoś tą maszynę. Podaj łup. X. Żeby wejść do centrum danych, muszę to rozwalić. Skan pomoże znaleźć słabe punkty. Dobra, gdzie ten słaby punkt? Ten wór jest wypełniony kwasem. Powinnam celować w niego. Szybko załatwić. Może pułapka, nie wiem, lodowa amunicja. No, a może fokus znajdzie coś przydatnego.
Zobaczmy, co tu potrafi. Jak ci się podoba? Nie mam rozu, dobra, okej. Okay. Mam jeszcze. Dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj. Jeszcze jeden gdzieś powinien być. Oj, wow. Jest zastrzelanie przekonane. Jest. Padła. W końcu. Masakra. No, w końcu. Centrum danych powinno być przede mną. Barry musi znaleźć tu. Mamy to. Da. Zgramy sobie troszkę jeszcze. Da. Bierzemy sobie śliczkowiec. Dobra, mamy ze śliczkowca. Czekamy sobie jeszcze tutaj, czy coś nie mamy? Nie, chyba raczej nie. Okej, okay, wszystko. Całe szczęście nam się udało go rozpieprzyć. Całe szczęście, bo normalnie naprawdę było bardzo, bardzo ciężko. Okej. Kiedy znajdę kopię zapasową, przywrócę Gaję. Naprawię system i usunę rdzę. Przywrócę marzenie, Elizabeth. Ale czy wciąż tam jest? Się okaże. Dobra. Czas znaleźć serwerownię. O, to jest. Chyba trzeba użyć skana, jak się nie mylę. Tak. Dobra. Tutaj nic nie ma? Nie. Nie
sięgnąć gwiazd. W końcu nam się udało ukończyć misję. Kurde. Tu jest! Gaja, iteracja 6-9. Uruchamiam. Witaj. Cześć. Elizabeth? Travis Tate. No i co my tu mamy? Spisek odległego Zenitu w celu wykradnięcia kopii Gai? I jej funkcji podrzędnych? Ale i nieładnie. Mam się tym zająć, Liz. Bluźnierczy! Wyżowy pomiot! Tą mocarną dłonią wysyłam na was wszelkie kłopoty! To nie jest żadna kopia Gai, tępe jełopy! Tylko matka bomb logicznych! Powodzenia z odzyskiem danych! A gdy znowu zechcecie przechytrzyć Travisa Tate'a, wspomnijcie moje pozdrowienie. Aloy? Bogini? Nie ma żadnej bogini! Już ci mówiłam. To nie Gaja. To nie to, czego szukam. To jakieś oszustwo! Czasem jesteś bardzo zjadliwa, wiesz? Ale niesamowicie było patrzeć, jak opadasz zwierzę i rozwalasz wszystko pod nią. Problem w tym, że będzie tego więcej. Nie mam już tropów, Varl. Ale muszę szukać dalej. I to szybko. Cokolwiek trzeba będzie zrobić, zrobię. Nie ma sensu, żeby ktoś ze mną szedł. To zbyt niebezpieczne. To moja misja, Varl. Tylko moja. Czekaj. Kiedyś w południku mówiłaś o człowieku, który ci pomógł. Silencie. Kiedyś dużo z nim rozmawiałaś o odkrytych rzeczach z dawnego świata, których nikt inny nie rozumie. I to on dał ci lancę, którą pokonałaś Hadesa. On zniknął, Varl. Nie widziałam go od czasu bitwy z Hadesem. Pewnie. Ale mistrz szpiegów Marat w południku jest dobry w znajdowaniu ludzi, prawda? Varl, to... Oj, weź, to się uda. Poza tym znów spotkasz dawnych znajomych. Dobra, to w sumie nie zaszkodzi. Czeka nas długi spacer. Właściwie to... mam lepszy pomysł. Zbawczyni Południka wróciła. Zasłużyłaś na to powitanie. Ocaliłaś ich. Jeszcze nie. W imię Króla Słońca Avada. Królewskie powitanie dla czempionki.
z drogi. Na razie. Aloy musi z tobą pilnie pomówić. Doprawdy, bo ja z nią też. Od tygodni ślę łowców do Zmierzchu. Aż po świętą ziemię, żeby cię odnaleźli. Coś się stało na iglicy. Chodź. Pokażę ci. Uważaj. Fakt, ocaliłaś nas, ale wciąż sprzątamy bałagan. To stało się tuż po przesileniu. Udało się to wyjaśnić dzięki słońcu. Inaczej wybuchłaby panika. Pewnej nocy, bardzo krótko, rozbłysła na czerwono. Z południka wyglądało jak złudzenie, ale ci bliżej mówili, że to nie mogła być gra świateł. Podobno to dziwne światło leciało od podstawy wieży. Z tego niczego nie ruszaliśmy. Co tu się stało? Nie mam pojęcia. Iglica miała wysyłać wiadomości do systemu terraformującego. Hades próbował jej użyć, by obudzić starożytne maszyny. Przecież przerwałam połączenie. Zaczekaj, sprawdzę to. Powiedz, jak coś znajdziesz. No i na tym odcinku, moi drodzy, będziemy już kończyć, także więc, jeżeli wam się podobało, to oczywiście dajcie kciuka w górę. Ja wam życzę miłego spędzenia czasu. Następnego odcinka. Na razie. Hejos, cześć.